Technologia miniaturyzacyjna Brainiaka jest niesamowita. Ciekawe, czy... Hej, co się dzieje? Co ty tu robisz? Atom. Trzeba go pokonać, jeśli chce mi przejąć statek Brainiaka. Najwyższy czas już was rozgromić. Ja się nie dam przerosnąć trudnością. Ale i tak nie macie zbyt dużych szans na wygraną. Może jednak się skoncentruję na walce zamiast na żartach na temat rozmiaru. A to co? Dostałem nagrodę? Cóż? A cóż to jest? Jakiś sprzęt, który Liga schowała w magazynie. Jakiś śmieć? Nie w moich rękach. Wszystkie drogi mogą prowadzić w kosmos. Jak na przykład ten teleporter ślizgowy. No dalej. Zapraszam. Oj, a co się stało, królu? Odpływ czy co? Ten świat to w 2/3 woda. Jeśli mamy wypełnić zadanie, potrzebuję pomocy w przeszukiwaniu mórz. Wszyscy mają przydział sektorów, kolego. Boisz się odrobinę spocić? Nie, ale gardzę tym zgrywaniem bohaterów. Jak my wszyscy, ale udawanie najlepszych, dobrych tej planety pozwala nam na spokojne, nieskrępowane poszukiwania. Masz tu koleżankę. Spełni twoje życzenia. Obserwatorium! Ktoś już tutaj zaglądał i wszystko wyczyścił. Oby zostało coś, czym można dostać się na Oa. Kamera! To był kolejny już świadek informujący o walce Atoma ze złoczyńcami w Kansas. Syndykat nie postanowił ruszyć mu na pomoc. Czas sprawdzić, co z panem Powerringiem i jego superekipą. Czy faktycznie są tak zajęci? Clarkson mówił, że Powerring jest na planecie Oa, ale nie wspominał, co tam robi. Czas się przekonać. Halo, centrala? Tak, proszę o połączenie z Oa, ze strażnikami Wszechświata. Czy aby międzygwiezdna nie odbywa się po jakiejś straszliwej stawce? Bez obaw, to na ich koszt. Jak ktoś zapyta, to tak było, jak znaleźliśmy, okej? Uwolnić mnie! Przeraźliwy Sinestro nie będzie tego tolerował! Proszę. Jesteśmy wdzięczni za pomoc. Mimo to, jest jednak w tobie zielona latarnia, ziemi 3, coś innego. Coś w sobie skrywasz. Co? Mam pierścień, zielone spodnie, super ruchy, jestem całkiem prawdziwy. I wiecie, tak jakby właśnie czymś zajęty. To co, mogę lecieć? Jeden moment. Zostań, podczas gdy strażnicy Wszechświata będą stanowić o losie Sinestra. Oh, to przecież zajmie wieki! Chociaż jesteśmy w jednym kawałku.
To było przerażające! Ty się na tym znasz. Dobrze, starczy tego. Zastanówmy się, jak stąd zejść. Nasza misja rozpoczyna się dość zniechęcająco. Może zdołamy chociaż naprawić ten nasz statek. Co? No chyba tak. No, Grot, może i brak nam twojego supergeniuszu, ale coś tam jednak umiemy. To pójdzie gładko jak po lodzie. Zacząć od lotu testowego. Najwyraźniej poza pomocą Sinestra w walce z naszymi wrogami będziemy od niego potrzebować transportu do domu. Tak, oby miał dzisiaj dzień altruizmu. Najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie go trzymają. Chodźcie! Nas zauważyli, wiecie? O, jakże strasznie mi za to przy. Czy to mnie przerasta? Nie, to można wyjaśnić wyłącznie kwestią zbyt wysokich kwalifikacji. Oh!
Moje moce perswazji mogą zadziałać na tym nieświadomym biedaku. Muszę tylko być bliżej, żeby uzyskać połączenie. To wygląda na wejście do bloku więziennego. Ktoś ma jakiś pomysł na ominięcie strażników? Obawiam się, że tak. Nie rozumiem, co to ma znaczyć? Jak sądzę, strach chciałby tutaj użyć swoich uczyń strachu. Tak, właśnie tak. A, okej, rozumiem już. Czasem zapominam, że największym przestępstwem superłotrów są te wszystkie słabe żarty. Thank you.
Niech strach wam rządzi. Pozwólcie mu. Muszę przyznać, że to twój popisowy numer, strachu. Ależ dziękuję, Grot. Osobiście uważam, że należy dbać o wszystkie szczegóły pokazu. Za tę wolność, Lex Luthor potrzebuje cię na ziemi. Jestem mu to winien. Niech będzie! Bój się, ziemio! Dokąd idziesz, Sinestro? Nasz nowy członek zaraz wszystkim pokaże, jak cię ostatnio pokona. Nieprawdaż? Ja? Ostatnio to... Ale zrobię, co będę mógł. Twa wola jest słaba. Tym razem przegrasz! Ja... nie dam rady. Wy się nimi zajmijcie. No już, już! Czyli jak to załatwimy, to po wszystkim. Tak? Okej! Granie! Czeka was straszna... porażka. Tak? A temu to co? Z kim on właśnie gadał? Pierścieniem latarni. Najwyraźniej ma tak słabą wolę, że całkowicie podlega jego potędze. Oszukańczych gierek. Pokażmy mu wreszcie prawdziwą potęgę Korpusu Sinestro. Ha! Zajmę się tym szybciej niż byle zielona latarnia. Masz, żałosna imitacjo! Ha! Wzorowa robota, Sinestro! To to raczej oznacza, że czas się wreszcie poddać. Co? Nic z tego? Walczyć dalej? O raju! Oh!
Pogniewaliśmy, tak! I zapłacicie za to gniewolubstwo! Powstrzymać, tak? O, to muszę wam powiedzieć, że raczej się mylicie. Nic nie pokona potęgi strachu. Owszem, sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni, Sinestro. Nie. Nie, nie znowu! Czemu? Czemu wszystko, co złe, musi się zdarzać mnie? Biedactwo! Sinestro! Szybko! To może być jedyna szansa na ucieczkę! Wracamy na ziemię, Luthor czeka. Ile morza? Dlaczego docierają do mnie zgłoszenia o ucieczce złoczyńców? Power Ring miał pewne trudności, ale to nic groźnego. Pan domaga się rezultatów. Kończy mu się cierpliwość. Wkrótce znajdziemy artefakt, zapewniam. Jako bohaterowie mamy dostęp do tajnych laboratoriów i baz tej planety. Bez żadnego problemu. No nie wziąłbym Aquamana za golfistę. Zająć się tym i nie zniszczyć celu. Bez obaw, ziemskie podłe istoty! Poniosę was ku wiktorii! Ha, no, patrzcie na tego! Witamy, Sinestro. To prawda, jesteś cennym nabytkiem dla naszych rosnących sił. Sam strach tu nie wystarczy, Lex. Grodd ma rację, Sinestro. Nawet z naszymi intelektami potrzeba nam czystej siły. Muzeum Gotham ma w gablotach relikty z Kandaku. Kandak? Nie rozważacie chyba rekrutacji Czarnego Adama, prawda? Klucz do jego wolności spoczywa gdzieś na tej wystawie. To magiczne więzienie. Magia! Kochamy z Harley magię! Możemy iść, Lex? Możemy, co? Możemy? No
Możemy już się wybrać do tego muzeum? Muszę cię zawieść, kochający koszmary kolego, ale dawno się nie widziałem ze starym kumplem. Za to Harley na pewno z radością wskaże ci drogę. Co? A, jasne, Ponczusiu. Jak jest coś, co kocham robić, to zabierać do muzeów obcych, co cosplayują pszczółkę Maję. Dobrze, śpieszmy się. Im prędzej dotrzemy do Adama, tym prędzej pozbędziemy się fałszywych bohaterów.